teraz każdy twój ruch jest obserwowany. Uważaj, Obwiesiu. Tu Nowigrad, nie twoja wioska. Ty, piękny. Co trzeba zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? Co się po ulicach plotasz, co? Ludzi uczciwych do myśli nieczystych prowokujesz? Ja ty to studniu. No proszę, kolejny dziwot. Ta dama ma chyba dość waszego towarzystwa. Dama? Jaka dama? Nie widzisz jej uchów? Toć to elfka, a elfy wiadomo, zawsze coś knują. Nic nie knuję, przysięgam, idę tylko po wodę. A w co ją nabierzesz? Gdzie masz wiadro, he? Zostawcie ją. A jakim prawem chcesz nam rozkazy dawać, co? Chodź, Radko, bo dla Wiedźmina zabić to jak okiem mrugnąć. Możesz odetchnąć. Już po wszystkim. Po wszystkim? Może dla ciebie. Pójdziesz sobie, a ja tu zostanę. I oni też. Na to już nic nie poradzę. To po co się wtrącałeś? Przecież nie przegnałeś tych prostaków ze względu na mnie, tylko na siebie. Chciałeś się poczuć sprawiedliwy i szlachetny. Rycerz na pieprzonym białym koniu. Mam rację, prawda? Idź już, Badgern. I zapamiętaj, nie chcemy twojej litości. Duwelszajs, postokroć Duwelszajs. Wreszcie straż do miasta wpuściła. Pięknie. No i co? A się naprawił? Widzę ciemność. Nie. Cię wiedział, że to mogę. Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam. A niech mnie, Vatgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Machakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. 40,5, ale i tak jestem pod wrażeniem. Fachowiec widzę. Jestem Ape Harhatori, były mistrz miecznictwa, obecnie garmarzu. Geralt z Rivi. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Dobre. Cieszę się. Mogę coś dla ciebie zrobić? Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chęt do żony Van Horn... Nie wiem, o czym mówisz.
Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Sporo tych mieczy i to nie byle jakich. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmażu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek Kowalski. Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta van Horna. A on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Kim jest ten Ernst van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny. Wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć, a jak trafiło na chędożonego nieludzia, to donieść władzą, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem, okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka, a w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Mam ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. Rozumiem, że to ktoś ważny w podziemiu. Tak, a dodatkowo skłócony z Tasakiem, który popiera van Horna. Tylko, że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie, nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapultę. Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. Pijmy, bo się ściemnia. Nie kręcić się tu. Paniczyku, złą porę się wybrałeś do tej dziewczyny. Czy ktoś z was skojarzy osobnika zwanego Szczena, który pracuje? A ty? Nie wpierdalaj się między wódkę i zakąskę, bo to nie twoja rzecz. Po prostu wypierdalaj stąd! Umówmy się, że nie słyszałem tego, co do mnie mówicie. A teraz odejdźcie, póki to możliwe. Widzę, żeście mocni, ale tylko w gębach. Kurwa, przestraszymy się obrońcy paniczyków? Pokażemy mu, jak się takie sprawy załatwia w naszym rewirze.
Dziękuję za pomoc. Z tą hołotą nie można inaczej postępować. Sami się proszą. Ty też prosisz się o kłopoty, przychodząc tu o tej porze. Zwłaszcza w takim stroju. Przywiodły mnie tu interesy. W takim razie powodzenia. Poczekaj, pomogłeś mi raz. Może zechcesz pomóc i drugi. Tym razem nie tylko za dobre słowo. W czym rzecz? Nie jestem ani ochroniarzem, ani mordercą do wynajęcia. A któż ci powiedział, że o to mi chodzi? Po prostu zapraszam cię na mały spacerek. Jeżeli po drodze coś się wydarzy, cóż, być może wtedy będziesz miał okazję zarobić. Co ty na to? Zgoda. Będę szedł krok za tobą. Trzymaj miecz na podorędziu. Oczywiście tak na wszelki wypadek. Oczywiście. Zawsze tak robię na przechadzkach. Co jest, siwy? Przygód szukasz? Nie wiesz, gdzie tu można kupić papugę? Dobry szans. Oho, nie prysz się tak. Mnie nie przestraszysz. Toros będzie karany! Ludzie czekali tu na ciebie. Ty się wplątałeś. Już mnie ludzie wkurzają. Mogę zostać wiedźminką? Proszę, proszę! Wróćmy do tego bardzo. Jeżeli do dwor skażecie, to twoje nam... Nie pomoże! Jeden z nich mówił coś, że nie pomoże ci żaden protektor. Co ty się plątałeś? Powiedzmy, że znalazłem pewną... niszę, którą postanowiłem wykorzystać. Szczegóły zatrzymam dla siebie. Bo nie płacę ci za zadawanie pytań. Póki co nie zobaczyłem nawet korony. Bo spacer się jeszcze nie skończył. Miało włosy, tylko spójrz tutaj. Pijmy, bo się ściemnia. Spóźniłeś się. Powiedzmy, że miałem nieprzewidziane przygody po drodze. Najważniejsze, że możemy przejść do sedna sprawy. A co to za jeden z tobą przyszedł? To jest mój ogrodnik. Nigdzie się bez niego nie ruszam, bo przynosi mi szczęście. Tylko żebyś mi tu nic nie kombinował, jasne? Tylko szybko. Nie mam ochoty tu sterczeć. Zaczyna mi się podobać ten ogrodnik. Dobra, do rzeczy, bo nas zima zastanie. Mam dla ciebie 4 kwarty od razu, plus kolejne 2 niebawem. Jeśli nie kłamałeś co do zapotrzebowania. Nazywam się Ginter de Lavirac i nigdy nie łamię danego słowa. Rozprowadziłem poprzednie 4 kwarty bez problemu i jest zapotrzebowanie na więcej. To się zobaczy. Jesteś winien 5000 koron za ostatnią partię. Umawialiśmy się na 4000, a ja nie lubię krętaczy. Nie próbujcie mnie oszukiwać, bo dostaniecie wiedźmińską brzytwą. Prawda? Nie obchodzi mnie kto, komu, ile jest winny. Ale ten człowiek mi płaci, więc lepiej, żeby miał czym. Wiedźmin, nie wiedźmin, wszystkim nam nie dasz rady. Chcecie sprawdzić? Zgoda buduje, nie zgoda rujnuje. Niech będzie 4000. Zbieramy się! Interesy z wami to czysta przyjemność. Cóż... Poszło lepiej, niż bym się mógł spodziewać. Czy to był koniec spaceru? Tak, a oto i twój trzos.
Jedno pytanie. Komu sprzedajesz fistech? Ach, mam wielu znajomych w wyższych sferach. Są wymagający i dobrze płacą, ale fistech musi być najlepszej jakości. Miło mi było poznać.